W związku z wątpliwościami, które pojawiły się natychmiast po publikacji mojego filmu, chciałbym Wam pokazać tutaj i rozwiać wątpliwości co do tego, jakie prądy daje Foxur przy niskich napięciach, przy mocno rozładowanych akumulatorach. Ja tutaj ustawię to ładowanie dla akumulatora motocyklowego i mam tutaj podpięty w tej chwili przez regulator moją opornicę i żarówkę H4. Tak, żebym był w stanie zejść po prostu jak najniżej z napięciem i zobaczcie, jaki będzie prąd płynął z tej ładowarki. Już w tej chwili widzicie, prąd rośnie przy obniżaniu na się napięcia, dlatego że obciążenie również rośnie. Ja tutaj jestem w stanie zejść w tej chwili, jak widzicie, do takiego napięcia trochę poniżej 7 V i w tym momencie ładowarka daje nam ponad 9 A. Ja teraz zmniejszam to obciążenie. Prąd nam maleje i ten prąd mały w granicach 1-3 ampera popłynie nam tutaj dopiero w okolicach 10 V. Więc niestety nie jest prawdą, że ta ładowareczka jest w stanie dobrze nam zadbać o akumulator, bo nam go po prostu zniszczy. Zobaczcie, jest niecałe 10 V i jeszcze prąd jest dosyć duży, więc no w tej chwili to jest już ten prąd maksymalny, myślę. Ja tutaj nie mam teraz zakresu, muszę zmienić obciążenie, żeby udało mi się tutaj ustawić dokładniej wartość obciążenia i prądów. W tej chwili podłączyłem taką małą żarówkę stopu, która daje tam małe prądy i zobaczcie, w tej chwili jest 1,8 A poniżej 10 V. No to troszkę za mało. No więc niestety nic nam nie da ustawianie trybu motocyklowego podczas takiego odratowywania akumulatora.